pokazał się! On żyje! On żyje! Bo wiecie pewnie, że ostatnio jest problem z odcineczkami. Na cały tydzień pan MRF zginął. Czapeczka z lampy jest. Fajna czapeczka, powiem wam, fajnie mi się w niej robi. Nie reklama. Jak widzicie, fotele z Transita leżą w garażu. Koła z Transita wymieniłem na zimowe. Dużo się u mnie dzieje, nie nagrywałem, ponieważ nie związane za bardzo takie z tematem. Po naprawach z Transita widać, że za bardzo nie chcecie tego oglądać. No i dużo się dzieje, dlatego nie ma odcinków i dlatego nie nagrywam. Przytargałem tutaj kładzika. Mam nadzieję, że cokolwiek widać na kamerce. Kładzika przytargałem, miałem go już odpalać. Brakło też na to czasu. Ostatnio normalnie są priorytety. Priorytety robiłem sobie właśnie przy aucie. Przy jednym, przy drugim aucie sobie robiłem. Z tamy bobrów nie jest niestety nagrane nic, ponieważ poszłem z buta trochę poprzewalać. No i ktoś tam wcześniej, nie wiem czy mama, czy brat, tamę tam rozwalili tak samo ręcznie, więc tego też nie nagrałem, jak rozwalałem tamy kładzikiem. Mam nadzieję, że się na mnie też nie obrazicie za to. No jest ciężko ostatnio z filmikami, no wracam z roboty koło 17, teraz będę miał godzinę wcześniej, będę wychodził, bo się w pracy nie da robić, bo za ciemno, ale tak czy inaczej będzie ciemno i no nie będę się wam tłumaczył, no bo jak się wam mogę tłumaczyć, nie? Po prostu nie dam rady nagrywać w ostatnim czasie w ogóle filmików. Niektórzy, co już pracują, pewnie wiedzą, o co chodzi, a niektórzy, którzy nie pracują jeszcze, a pójdą do pracy, to zrozumieją, że takie jest powalone normalnie, że normalnie brakuje na wszystko czasu. No. Brakuje na wszystko czasu. Jest ładna pogoda, fajnie, żeby się pośmigać motorkami. No ale pan MRF oczywiście czasu nie ma na to. No i dobra. Jak braciek to rozbierał, CBR-kę rozebrał na części, czynniki pierwsze. Silnik uwolnił z ramy. Jest trochę części tutaj, trochę części na polu. Oczywiście syf w garażu, że normalnie nagrywać też się tutaj już nie da. Nie mam innego pomieszczenia. Mam zamiar robić drugie pomieszczenie do nagrywania. Zaraz wam pokażę. Ale jakoś mi tak samo to też nie wychodzi. Ej, nie ma czasu, nie ma czasu. Pamiętajcie, pan MRF nigdy nie ma czasu. U mnie to czas jest bardzo drogi i przeważnie go brak. Koniec. Ostatnio robię za kuriera. Tak samo widzicie tutaj, że są foteliki. Ładunek jest na Transicie. Ładunek na Transicie jest. Cały czas wożę tym Transitem. Robi, spłaca się. Spłaca się Transitek. Moc wróciła po ostatniej naprawie, jest, więc nie jest źle. Chociaż zauważyłem, że mi się sprzęgło kończy. Kończy mi się sprzęgło, skrzynia do wymiany. Ale ja by nie patrzył, to na tym jeszcze można sporo pojeździć. Ale dla świętego spokoju raczej się wezmę w najbliższym czasie, chyba w zimę albo po zimie, i wymienię tą skrzynię, wymienię sprzęgło, wymyję silnik, powymienia się tam co trzeba, wszystko zrobię na gotowo i na wiosnę się zrobi konserwację jeszcze tego Transita i, no ale to znowu pójdą koszta też i traktor trzeba kupić, to trzeba kupić, tamto trzeba kupić. Ola Boga, czy boicie mnie, kurde, normalnie z tymi wydatkami ostatnio. No i co, jakie mam plany na tego kłada? No tak pooglądałem, przemyślałem to troszeczkę i nie wiem, nie, dobra, nawet się z wami nie będę za bardzo tutaj, jakby to powiedzieć, nie będę za bardzo mówił, co mam zamiar robić, bo przeważnie nic mi nie wychodzi wtedy. Lepiej żebyście to nie wiedzieli i żebym zrobił,
nagrał i dopiero wtedy wam powiem. Bo tak to nigdy mi jakoś nic nie wychodzi. Nie wiem czemu. Po prostu mi nic nie wychodzi, jak wam powiem wcześniej swoje zamiary. Nie ma czasu, ale filmik się ukaże na pewno, bo muszę ten silnik przepalić kiedyś. Chociaż jak się zwolni mi tutaj miejsce ogólnie. Będę musiał te motory wszystko powywalać, znowu tu posprzątać w środku. Teraz i tak jest miejsce, bo braciak wyjechał swoim katem w teren. Dlatego jeszcze coś tu się da zrobić. A tak to przeważnie to tu jest na równo zawalone, bo nie mamy na tyle miejsca u nas. Wszędzie, no, ja bym wam wszystko pokazał, co tutaj mamy na tej małej, można powiedzieć, gospodarce. To jest tyle rzeczy, jest odpierona i nie ma gdzie tego upychać. Po prostu jest za dużo rzeczy, za mało miejsca. Dlatego jest wszędzie, bo ktoś powie, o, tak dużo masz tu syfu w garażu, wziąłbyś to wszystko gdzieś tam dał. Ale gdzie? Jak przełożę gdzie indziej, to znowu tam nie będę miał jak przejść. Wywalać też dużo się nie opłaca, bo czasami z takich pierdół z motorów, jakieś tam linki stare czy coś, nagram wam odcinek na pewno. Jak naprawić urwaną linkę, bo to też się da zrobić, tylko oczywiście tą linkę, co się urwała przy kołeczku, bo mam takich dość sporo i czasami je naprawiam, ale przeważnie nie mam czasu, to wam ewentualnie nagram kiedy. Jak naprawić taką linkę urwaną? Bardzo prostym sposobem domowym, tylko trzeba mieć oczywiście jakiś palniczek, tak coś jak tutaj, coś takiego, żeby się aluminium stopiło, no i da się bardzo łatwo linkę naprawić. Ale też nie będę za bardzo mówił do przodu, bo będziecie czekać na odcinek, a ja nie wiem, kiedy go nagram. Mój czas jest, jak to powiedziałem, bardzo drogi. No jak widać, no cały czas jestem zmasakrowany. Staram się, ale mi nie wychodzi. No niestety. Kiedyś wam tutaj pokazywałem już tą miejscówkę. Ogólnie tamtą stronę już troszeczkę przesegregowałem, wywaliłem prawie wszystko spod spodu, tu była taka jeszcze szafka, tu jeszcze było pełno śmieci, to wszystko powypieprzałem na razie i tak została jeszcze druga szafka, pełno róbci, no i myślę sobie tutaj jakieś zrobić ogólnie wreszcie warsztat, powywalać te półki, zrobić jakieś szafy, posegregować to wszystko w jakiś, kurde, organizer zrobić, o, chyba jakoś prawidłowo powiedziałem wreszcie, no i żeby to wszystko jakoś posegregować, śrubeczki, żebym podeszedł, wiedział co chcę i podchodzę pod pudełko i wyciągam to, co mi potrzeba, no jakoś to kareczkę kupić i wreszcie mógłbym ruszyć, no tokareczkę, jakąś wiertarkę stołową, jakąś frezarkę czy coś takiego i wreszcie ruszyć z tymi moimi projektami, obiecuję, co wam obiecałem. No jak widzicie, pan MRF. Nic dodać, nic ująć. Zbliża się zima, jestem w ciemnej. Nie mam kłada, no mam KLF-a 300, ale pasowałoby mi coś ala typu jak 110 z napędem na tylną oś. Jak podliczam koszta, no to w obecnym stanie raczej dałoby się to zrobić szybko, żeby to chodziło na zimę, ale czy jest sens ładować w kasę na razie w to, jak dałoby się to jakoś tak sensownie przebudować, o tak wam powiem, sensownie przebudować, bo obecnie jest troszeczkę lipa. Tak. Już gardło mnie napierdziela znowu. Jeszcze choróbsko jakieś mnie bierze. No i tak to właśnie u mnie jest. A teraz pytanie do widzów. Tak, do was. Do was mam pytanie. Co oczekujecie ode mnie? Co byście chcieli u mnie na kanale zobaczyć? Jakie modyfikacje, jakie zmiany powinienem poczynić na kanale? Co się wam nie podoba? Po prostu jakieś pomysły na odcinki nie potrzebuję, ponieważ pomysłów na odcinki mam potąd, projektów mam potąd,
Ale brakuje i brakuje czasu, jak i brakuje, co najważniejsze. Najgorszy problem to są narzędzia, no, które zacznę kompletować, ale tylko i wyłącznie wtedy, jak trafią mi się jakieś okazje. Ponieważ no, raczej tak nowych nie będę kupywał ze sklepu, lecz jakieś używki, coś takiego będę polował po pieniądzach. No niestety jestem Januszem biznesu, nie lubię przepłacać. No, ktoś mnie zna, ktoś mnie nie zna, popatrzy na kanale, nie lubię przepłacać, dlatego dużo januszuję. Ktoś by na przykład powiedział, o moduł się zepsuł, kupuję nowy, a ja na przykład moduł mi się zepsuł, próbuję przyjanuszować, żeby zrobić taniej. Jak na przykład moduł do KLF 300, który oryginalnie kosztuje 1600, 2000 zł, 2500, coś takiego. Nowy, oryginalny moduł do KLF 300. A ja oczywiście, Janusz biznesu, przerobiłem i ogólnie koszty naprawy tego KLF-a wyniosły mnie 25 zł. 25 zł całe zapłaciłem za moduł, chyba 15 zł i resztę przesyłka, nie? Dyszka przesyłka. 25 zł, instalacje i to wszystko już miałem ze szrotów, ze złomów, więc... Dać te 1600, 2000 coś tam złotych, czy 25. Co byście wybrali? No. Ktoś powie, że jestem mechanikiem, jestem samoukiem. Dużo dostaję pytań od was, mianowicie o samochody. Naprawę samochodów, naprawę motorów, wkładów, wszystkiego. Naprawdę... Ja bym dostawał za każdą poradę złotóweczkę, to ja bym nawet nie musiał pracować, kręciłbym codziennie nowy odcinek dla was. Więc wtedy by się opłacało. Opłacałoby się. Ale nie mam sumienia od was kasy brać, więc wieczorami siedzę i tukę po klawiaturze i odpisuję. Próbuję odpisywać. Czasami są takie bez sensu pytania, ale... Ale wiem, że nie każdy jest mechanikiem i czasami takie według na przykład mnie czy ciebie może być naprawdę banalna odpowiedź, banalna sprawa, lecz dla innej osoby może być to problematyczne, ponieważ się całkowicie nie zna. No, i trzeba do tego podchodzić, aby to powiedzieć, z dystansem na to, jak ktoś zadaje pytanie. No, jak typowo na przykład dużo pytań na grupie na Facebooku, ustawienie kranika. Już tam hejty się sypią pod komentarzami, pod postem a propos, że ktoś nie umie kranika ustawić. No, ktoś może nie wiedzieć tego, nie? Czasami pisze jakaś młodsza osoba, może nie rozumieć, dlatego trzeba do tego wszystkiego podchodzić z dystansem i najlepiej odpowiedzieć sensownie, a jak się już chce hejtować, najlepiej w ogóle nawet nie pisać. Tak wam powiem. Co do grupy, na pewno zrobię też odcinek, bo też tam się dużo dzieje. No. Dużo dzieje się takiego niemiłego, które chciałbym pozmieniać. I za to się raczej wezmę. Będą kary. Będę rozsyłał bany masowo. Ale to muszę regulamin jeszcze pozmieniać. No i jak ktoś jest nowy, chciałby cokolwiek o pitach się dowiedzieć przed zakupem, ewentualnie chcę kupić pita, sprzedać pita, zapraszam na grupę na Facebooku, link na dole w opisie pod filmem. No, a i najważniejsze, uwaga, najważniejsze, teraz wam coś powiem. Reklama na grupie na Facebooku. Tak, jeden, dwa posty reklamowe jestem w stanie zatwierdzić na Facebooku a propos swojego tam kanału YouTube, ale nie innych grup facebookowych, pamiętajcie o tym, jedynie kanał na YouTube, coś takiego mogę zareklamować tam jeden, dwa posty, to idzie się sprawdzić, potem jak dodaje ktoś posty, to idzie sprawdzić ile razy jakiś taki filmik reklamowy dodał, więc jak ktoś potem dochodzi do grupy na Facebooku, żeby tylko i wyłącznie reklamować się i tyle, no to lepiej nawet niech nie dochodzi, ogólnie nie dołącza do tej grupy. No, kiedyś dostałem nawet ja
Ja sam administrator dostałem zjebkę, a mianowicie taką, że jakim cudem, jakim, nie wiem jak to się mówi prawidłowo, po prostu jak śmiałem dodać filmik reklamujący mój kanał na YouTube, na grupie na Facebooku. Normalnie masakra. Jeszcze zgłosił mój post. Post administratora zgłosił grupowicz, który zaakceptowałem mu chyba 5 razy. Zrobiłem to. No, ogólnie tak. Aby to powiedzieć. Z dobrej ręki. Zaakceptowałem mu 5 postów. Nie zaakceptowałem mu 6. I obraził się na mnie, że jak to ja mogę się reklamować, a on nie może reklamować się na grupie na Facebooku. No i niestety zakończyła się akcja taka, że klient sam odeszedł z grupy. Ale w dużej mierze no sam starałem się od zera pociągnąć jakoś tą grupę, więc no, jest już ponad 10 tysięcy członków i coraz więcej osób ma chapkę na tą grupę. Mianowicie dostaję jakieś durne komentarze na Facebooku wiadomości, w sensie wiadomości, nie komentarze, tylko wiadomości, że za 200 zł ktoś kupi moją grupę na Facebooku. Masakra jest, nie? No, dobra. To ja kończę. Jak coś, mam nadzieję, że wiecie, w jakiej jestem sytuacji. Gównianej. Ale jakoś wybrniemy z tego i mam nadzieję, że napiszecie mi tam to, co was prosiłem tam w minucie, co macie na ekranie. No i tyle. Ja się z wami żegnam. Jadę dalej. Może pojadę w najbliższym czasie, kupię materiały tam na stół warsztatowy jakiś. Nie będzie on profesjonalny, bo to zrobię tylko takie, żeby ogólnie dało się tam jakokolwiek robić. Nie, żeby to ładnie wyglądało. No i tyle. Więc do usłyszenia. Do następnego odcinka. Mam nadzieję w najbliższym czasie. Do następnego. Trzymajcie się. 3, 2, 1, go!